Ewa Farna należy do gwiazd, które chronią swojej prywatności. O swoim ślubie z byłym członkiem zespołu, niedawno zrezygnował z koncertowania, gitarzystą Martinem Chobotem, poinformowała dopiero po fakcie, nie pokazuje też twarzy swojego 2-letniego synka. Wokalistka została zaproszona do programu Miasto Kobiet i w rozmowie z prowadzącymi, Marzeną Rogalską, Olgą Legosz i Aleksandrą Kwaśniewską, opowiedziała o sytuacji na porodówce, która ją oburzyła. Tematem przewodnim odcinka była asertywność. Ewa Farna, będąc zmęczona i opuchnięta po porodzie, została poproszona przez kobietę sprzątającą w jej pokoju o zrobienie sobie z nią wspólnego zdjęcia. Jak zareagowała? Ewa Farna opowiedziała o chwili, w której wykazała się asertywnością. Kobieta sprzątająca w jej szpitalnym pokoju poprosiła ją o zdjęcie. Piosenkarka nie ukrywała, że ta prośba ją zdenerwowała. Mimo wszystko grzecznie odmówiła. Zdaniem Ewy Farnej asertywność wynika z poczucia własnej wartości. Ewa Farna wydała singiel Ciało, w którym udowodniła, że przestała przejmować się nienawistnymi opiniami na temat jej figury, które słyszała przez lata. Jak czytamy w tekście piosenki, w wywiadzie dla magazynu Wysokie Obcasy, autorka takich hitów jak Ewakuacja czy Bez łez, przyznała, że po wielu latach czuje sprawiedliwość. Piosenkarka wyznała, że wiele razy zdarzało się tak, że czuła się upokorzona tym, jak dawano jej do zrozumienia, że coś z jej figurą jest nie tak. Nie było dla mnie rzeczy od projektantów, bo mieli tylko rozmiary XS albo S. W tym najbardziej wrażliwym momencie życia czytałam, że wyglądam jak dwa tiry, jestem pontonem z 8 brodami. Wspomina gwiazda. Thank you.